Witam Was w ostatnią niedzielę czerwca 2024 roku. Jest 6 po 7 rano. Zaczynamy dzisiejszą rajza. Dzisiaj jademy trasa Rowerun 2024. Trasa Żabia. I słuchajcie, mam nadzieję, że pogoda nam dzisiaj nie popierdzieli tego. Zapowiadane są upały, jak to się u nas po śląsku go do hyc, jak piorun, 34 na gradach. Bez tuż dzisiaj moje takie ubranie. Ja trzeba to tutaj zmienić, nie? Ja. I tu też sandały są. Bo ja sobie nie wyobrażam jazdy w tych kolorskich szczewikach przy takich temperaturach. Choćby najlepsza wentylacja była, nic nie zastąpi czegoś takiego. I sam możecie się śmiać, możecie fanzolić, zresztą maj te rzeczy. Ja swoje zdanie na ten temat mam. Przekonałem się to w zeszłym sezonie, a kiedyś też w łuńskich sezonach też. Tak więc wróciłem do tego po prostu, co było dobre. Ja genau przy takich hycach to zawsze lepiej jeździć z rana. Ja miał jechać tak ze 2 godziny prędzej, o 5:00, ale sprawcą tego zamieszania jest ten oto gościu tutaj, Kajsirzego. Wsadził, nie mogę go znąć i bez tuż tak to było. Taki oto piorun jeden, no. I przy takich hycach też lasy dużo dowają, bo przynajmniej mamy cień, chociaż jeszcze są chmury, ale już teraz kiczuję ten gorący luft, taki ta duchota tak opieruńsko. Niestety dzisiaj nam to będzie towarzyszyć, oby tylko to, a nie jakieś krupy i inksze pieruństwa. No i witamy w strumieniu, są my na początku trasy i końcu trasy Żabi. Tam jest kościół świętej Barbary. Ja tam będzie wikarym człowiek z mojego terenu, kiedy został niedawno farożym. Także fajna sprawa, będziemy mieć tu swojego człowieka. Zresztą proboszczym tu jest były proboszcz ze Zobrzega. A tu mamy figura Chrystusa z 1886 roku. To jest genau jeszcze czasy austriackie, nie żadnego zaboru austriackiego, tylko państwa austriackiego, czy też jak to woli Austro-Węgier, bo to też tam różne te koleje losu były. Tutaj mamy Rathaus. Jak jedno to auto trochę tutaj zasłaniło. Ponoć, że to jest najstarszy Rathaus na Śląsku, także mono i ja, 1628 rok. Czyli to mamy 17 stulecie, 17 stuleci, tak by to było genau po śląsku. A pod tym rokiem nam jeszcze wieńszują wesołych świąt. Także wesołych świąt wszystkim. Ja to z kuli godnych świąt. Tam wisi. A my mamy genau ostatnia niedziela czerwca, więc jakbych już tak nikomu nie powiększował, no to wesołych świąt. Dobra, my zaczynamy ta trasa Żabia Rowerun
2024. No to rzekę w Zabłociu, ulica Solna. Powiem wam, za dawno tu nie jechał. Garmin mi tu się odzywał. Myślano trasa rowerowo. Tu jest ja i sztreka na Pawłowice, na Żory. Kiesi też się jechało na Jastrzębie. Z tej ta sztreka jest zrobiona już. Wyremontowano. Teroski zaczął się już remont, no, przebudowa sztreki z Zebrzydowic na Zabrzeg, właściwie od granicy z Czechami. Także będziemy mieć w Czarnolesiu nowe peruny. No i taki pierun mnie tu szczypał. Widzicie, co za pierun aż do krwie. Lipiec zasrany. No i wytrącił mnie z równowagi. Ja będę w tym Czarnolesiu nowe peruny. I te pochylnie ponoć jakieś mają być nawet. Także ktoś tam w komentarzach pod artykułem na czecho.pl przyfandzolił, że będzie remontowana nawet ta droga z Ligoty do Czarnolesia. Moim zdaniem jest to pobożne życzenie, ale fajny cuk jedzie. Taki gryfny, nie? 20 lot Polski. Ue, tutaj mamy jeszcze jakieś stare przyczółki wiaduktu. Więc sztreka była troszkę przesunięta. A tam widzimy most na Wiśle. Klary nie ma jak na razie i moim zdaniem nie jest ona potrzebna, bo ginał jak będzie ta chyca, to się nie będzie fajnie jechał. Więc lepiej niech to jest tak jak teraz. 25 stopni, ale nie ma takiego chycu. Ja, tu jest znak WTR-u, pewnie zniknie, bo będzie to tu wszystko przerobiane. Zabrzeg PKP. Tychy. Tu jest taki specyficzny wiadukt. Widać jak ta sztreka była dostawiana. Tutaj z tej strony to było dostawiane. Tam jeszcze jest stary. A tak w ogóle to wszystko zniknie. Także trzeba to pokazać, jak to jest porobione. Jeszcze. Bo to wszystko zniknie. Mam nadzieję, że te WTR-y tu nie znikną. Chociaż ono i ja. Wszystko będzie tutaj pobulone. I są w Drogomyślu. Tutaj mamy Wanielicki Kościół. Zbudowany w latach 1788-1797. Przypominamy, że to wtedy tutaj już była Genau Austria. Tutaj mamy teren przykościelny. Fajnie zagospodarowany. Tam jest Genau Cmentarz. No, fajnie to odnowili wszystko. Zajrzeć do środka chyba za bardzo się nie da. Wleźć też się nie da. Trudno. Nad drzwiami mamy po łacinie pisane, kto jest tutaj Fryderykos Liber Baro de Kalisz. Kalisz, no Kalisz to jest najstarsze polskie miasto, ale Federicus Liber Baro de Kalisz et de Kis Gloria Magna 1788 Patronus Birocz
Ad Dei Fundator 1791, to są czasy budowy oratorii. Drachomyślensis, czyli drogomyśl, to jest po łacinie. No słuchajcie, tutaj na Śląsku Cieszyńskim tych waniolików jest dość sporo. To jest jeszcze spuścizna po nieboszczce Austrii. Plac Kościelny imienia Fryderyka Kalisza. Aha, to już wszystko wiemy. Fryderyk Kalisz, fundator. No i dobrze. Dalej jestem w Drogomyślu. Tutaj mamy na słupie stare oznakowanie wiślanej trasy rowerowej do 2018 roku. Takie oznakowanie było. Ona też miała większy przebieg, ona szła tam. Teraz idzie tak. U nas też takie oznakowanie było w całym województwie śląskim. Tu mamy Genałtężnia, tam jest dwór w Drogomyślu. Może się tam uda wleźć. Tężnia, kaj powinny być kesze. Przy kościele też powinien być, ale nie ma. Tu przy tężni pewnie też nie będzie. Będziemy szukać. Mamy tutaj stacja naprawy rowerów. Jak być powinno. Rostomajtek, klucze, plumbka. Także fajna rzecz. Tu jest szkoła. Tu się można siedmieć, podychać solanką ze zabłocia. Ja, widzicie, jak to wygląda. Dużo tych takich tężni tutaj jest. Fajna rzecz. Nie za bardzo to czuć, no ale może nie o to chodzi. Tutaj sam możemy genał pograć w szachy i oczywiście nie umie grać w szachy. Ale tu mamy też ciekawą rzecz. Tutaj mamy taką biblioteczkę Dar Parafii Ewangelicki w Drogomyślu. Witam Cię serdecznie. Ciekawe książki czekają na Ciebie. Możesz je wziąć do domu, po przeczytaniu przynieść z powrotem. Możesz sam ofiarować książkę, która na pewno przysporzy radości innym. Znajdzie się dla niej miejsce. Wdzięczny domek książki. No słuchajcie, jak najbardziej. Ale czy tu kesze? Ciężko sprawa. A tam jest za tymi drzewami, za tymi stromami jest dwór w Drogomyślu. Niestety nie da się tam wleźć. Tu jest futbal. No słuchajcie, to oczywiście Euro 2024. Polacy już auf Wiedersehen po szpilu ze Francuzami, w którym jakimś cudem zremisowali 1-1, ale to już nie miało żadnego znaczenia. Także zgodnie z zapowiedziami trzy szpile i Genau do chałupy. Tu mamy jakiś staw. Nie zbliżać się do krawędzi stawu. Aha, tak Genau głowisko. Fajna miejscowa. Tutaj się chyba wyjedzie. I mamy Genau Królową Polskich Rzek. Kierunek się zaczyna na granicy Śląska i Małopolski pod Baranią Górą i płynie bez sołku Polską. I mamy już Próchno.
tutaj dwór. Niestety w stanie dużego rozpadu. Chociaż tam za zadku coś się dzieje. Tam widać nowy dach na tych chlewach, ale na samym dworze widzicie, to już się wszystko zmienia w ruinę. A mogliby ten dach tu zrobić, jako to tu poprawić, nie? Pewnie za komuny PGR-y były i tak to doprowadzili. Jademy na Wodną Dolinę. Będziemy się tu gnał wracać. Ale skoro trasa Żabio, no to w Żabim Kraju oczywiście, no to trzeba tam zajechać. Jest tu gnał też szlak Karpia. Jest tu gospodarstwo agroturystyczne. Chodzisz na własną odpowiedzialność. Wodna Dolina, można tu też zanocować. Naprawdę fajna sprawa. Jakby kto chciał, to może tu pospać. Tutaj ryb nachytać, karpie, jakieś tołpygi, szczupoki, wszystko. A mury, jesiotry, wszystko tu mają. Gmina Strumień. Fajne miejscowa tu jest. I temu też ten rower prowadzi. Blisko, ale wiemy sami. Fajna sprawa. Dobra, my zaścisniemy dalej. Jakby to chciał. O i proszę. Ukraińcy też są. Ja. Tutaj też pasą łowce. Wszystko się ponoć naturalnie tutaj odbywa. Rzeka Knajka tu płynie. Także fajna miejscowa, można zanocować. Wodna Dolina w Próchnej. A Żabi Kraj, no to właśnie, bo tu jest dużo stawów, zresztą u mnie też w Ligocie, aż tam po Brzeszcze się to ciągnie, ten kompleks stawów, to wszystko za czasów austriackich powstawało. Tu nie widzimy nic, ale naprawdę fajne miejsce. No i dojechać też można autem. Jak najbardziej, chociaż ja preferuję inny środek transportu, a najlepiej to własne nogi. I witamy was we Próchnej, tutaj mamy kościół wanielicki, tam jakieś nabożeństwo jest wanielicki. No to jest droga, którą zazwyczaj Grzech jeździł do Czech, teraz już mało kiedy przyjada, ale aż dokończyć od Drogomyśla jest wytyczona trasa roweru, no to tak pojadymy. Tu jest Dynkmal we Próchnej, troszkę przełonaczony. Feuerwehra. I rzymskokatolicki kościół.
Kaj też je mszu. Także fajnie. Ja i genau runca jest na żwirkach. Jest genau mszu. Co się ksieną wiatr ruszył, byleby się z tej chmury jako burza nie zrobiła. Ale lepszy niech tak jest, jakby miało być więc. Kończyce małe. To jest droga na Czechy, co się jechało. Ja teraz będę z nim skręcał. Ale ścieną wiatrzysko zrobiło. Dajcie pozór, jak ta polskofana tam na tym maszcie dmucho fes. Ale troszkę taki okotłowanina się zrobiła, taki te lufty taki duchow, duszne, mimo że wiatr. Ja, polskofana. Śląsko też powinna być, jak już ktoś stawił maszty. Ale tutaj mamy większego. Widzicie to? Ja, nieustraszony. Kalifornia. Ja, taki Amerykany. Rozstomajcie tych owiec. I to dali kończyce małe. Mamy stawy, żabi kraj. Tam idzie sztreka. Tutaj będzie inaczej ta sztreka szła. Będzie 600 metrowa estakada nad stawami Kajsi. No tutaj nie, ale bo tutaj to już się będzie kończyło i w lesie tam będzie szła. Tutaj jak się jedzie z Czechowic dziedzic na Zebrzydowice cugiem, no to są takie łuki. Po przebudowie tych łuków nie będzie. Podjada tam pod tamten wiadukt. Żeby się to tam obejrzeć, bo przecież ten wiadukt zniknie. Straszą mnie tutaj cały czas burzami. No, różnie to bywa. Słuchajcie, może być jako burzyczka, aby nie przyszła. Wtedy, kiedy ja będę w trasie, ja by w ogóle nie przyszła żadna burza, bo by zaś narobiło dziadostwa. Już są jakieś paliki pobite. Już są jakieś koliki pobite. Pytanie, czy to z powodu tej koleje, czy tutaj te wycinki. Aha, czyli to być może, że tutaj jest taka da będzie nad tym stawem. Tu już te strumienie są do wycinki. Słuchajcie, kiedyś jak Austriacy budowali ta sztreka tutaj, to tutaj też tych łuków nie było. Lewą pokorzaka szła pierwotnie ta sztreka. W Zebrzydowicach tam był stary Bahnhof. Wszystko, ta infrastruktura, ale to tam był, tam też była estakada, no że to tam się po jakimś czasie im zaczęło zapadać i zrobili to, co tutaj jest.
tutaj mamy potężny wiadukt dwukomorowy, on będzie zwalony. Tutaj płynie też Piotrówka. Także tak to tu wygląda jak na razie. A tu mamy oczywiście stawy. Tam, że jechał kajtał, to tam jedzie. No i jest genau Bahnhof we Zebrzydowicach. Wszystko się tutaj ma zmienić oprócz tego budynku. Tu na stawnie to wszystko ma być zwalone. Ale gadali, że tu jakieś demolki się już dzieją. A tu się nic nie dzieje. Prawdę powiedziawszy. Ale widać, że to wszystko tu stare jak pierun, wymaga przebudowy. Zobaczcie, jak te maszty, to wszystko zardzewiałe. Glajzy. Także tu jeszcze śmierdzi wszystko PRL-em. I to już są Zebrzydowice. Gadałem wam, że wam pokażę, kaj ta sztreka tutaj łaziła. To było kajś tu. W tym rejonie. Ale tutaj ta sztreka szła właśnie. Tu kajś to było. I tam jest budynek starego Bahnhofu. Ja wam to pokażę. Ten stary Bahnhof. Sam genau tu. Już chyba tu żaden nie siada. I tutaj się to kaj się dołączało. Pobrzegmy to jakoś, nie chadnie. Teraz już urbex. Wejrzymy to tu do środka. Trzeba dać pozór, bo są genau taki dziury. Wszystko zakratowane, szyby szczaskane. Tam widać jeszcze po kasach biletowych. Śmierdzi z tym chlizną.
lokal gastronomiczny zaprasza na posiłki barowe specjalne z zakładu Flaczki. Od 8.30 do 19.30. Można by było sobie pojeść, ale niestety nie ma kaj. Te wszystkie budynki kolejowe. Kościół w Zebrzydowicach. Akurat śpiewają cieszyńską wersję Tedeum. Czyli Ciebie Boże chwalimy. I mamy pałac w Zebrzydowicach. Tutaj miało być zdjęcie z rowerunu. Fajnie ten pałac zrobiony. Jakaś imprezka się szykuje. Można tam dalej iść. Chyba ja. Zajrzyj, co to tam jest. Ja nie będę chciał się doprzedzić. Tutaj możemy się kąpać. No dzisiaj by się szło pokąpać. Flaga czerwona, zakaz kąpieli. Flaga biała, kąpiel dozwolona. Nie ma żadnej fany. A tu jest ten pałac. To jest dorobione to. Sala widowiskowa. Szlaki rowerowe tutaj są. Szlak zamków nad Piotrówką. Szlak z Rybnika do Ustronia. O kurde, te deski tu nie zacherskie są. Ale możemy coś dojść na tam molo. Troszkę. Chodzić od tej wody, nie? Nie jest dużo rowerzystów. Szlaki rowerowe się tutaj krzyżują. Miejscowa też fajna, więc czemu nie? I to jest dalej ta sama sztreka. Jak widzicie, ona tutaj robi dosyć duży łuk. Są w Zebrzydowicach na wiadukcie. Widzicie? To wszystko tutaj zniknie. Także nagrywam to do potomnych, że tu kiedyś coś takiego było. To już na granicy Zebrzydowic i Pielgrzymowic, a i także na granicy dawnej prusko-austriackiej. Kiedyś tu był zlokalizowany jeden ze słupów. Także ta granica szła mniej więcej tam. O,
ja dobrze pamiętam. Ale temat pruska-austriackiej granicy to jest temat na jesień, na wiosnę. A teraz już mamy lato. Chociaż te spadnięte liście, widzicie, że liście lecą. To oni mogą chyba świadczyć, że już się jesień gdzieś zbliża. W czerwcu. Wszystko możliwe, słuchajcie, bo generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o wegetację, no to wszystko jest praktycznie miesiąc prędzy, jakby miało być. Wcześniej już wszystko przeszło, a były takie, co były nawet we lipniu. Już ich nie będzie, bo wszystko było w czerwcu i w maju. A niektóre też były i w kwietniu już nawet. Także tak to się potoczyło w tym roku. No wiosna przyszła już w lutym, więc sami rozumiecie. A tu mamy oczywiście stawy, a tu pozostałość po stawie. Zarośnięte jak piorun. Mogliby to zrobić jako zbiornik na wody powodziowe. Ja, śląskofana z Polską. Tak powinno być. Tutaj. Ja, genau, są my przy szkole w Pielgrzymowicach. Słuchajcie, jaki tu jest fajny parking rowerowy zrobiony. Jest światło, jest zadaszenie. Tam za mną jest dworek jeszcze. A tu mamy haziel. I zobaczcie, co tu jest. Toaleta bezpłatna. Świeci się, że jest wolne. Otwarcie drzwi. No to co? Spróbujemy? Tak, na przykład padło coś. Ten haziel wygląda. Spłukiwanie automatyczne, dezynfekcja, woda, KSD. A, już. Można się umyć. Ciepła woda. Wstać mu się nie chce, ale nie zło sprawa. I teraz będziemy wylecieli, nie? Aha, tu się otwiera. Powiem wam, technika. Aha. Czas korzystania z toalety ograniczony jest do 15 minut. Po tym czasie kolejna osoba po uiszczeniu opłaty może wejść do toalety. Muszla spłukiwana automatycznie. Kurzyć nie wolno. Dziecka tylko przy dorosłych. Wszystko się dezynfekuje i spłukuje automatycznie. Europa, kurczę. Parafia świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Pielgrzymowicach, drewniany kościół. Nie będziemy tam dalej wchodzić, niestety. Nie możemy. Jest mszo. Akurat przekażcie sobie znak pokoju. A więc przekażmy sobie znak pokoju. Piękny drewniany kościół. Je tam kesz, kajsi. Niestety musimy uszanować to, że trwa msza. I to dali Pielgrzymowice są. Stawy. I sztajfa będzie.
jeszcze raz stawy. W końcu żabiotrasa. W żabim kraju. Chociaż pielgrzymowice są w powiecie pszczyńskim. W Prusach. Tam jest genau zboże, czyli pszenica. Tu mamy żyto. A tam jest genau rzepak. I na chwilę wjedziemy do tego oto miasta, chociaż to są tylko jego granice administracyjne tutaj, bo miasto jest dużo dalej. Tutaj jest Bzie. Jako Tajla Jaszczymbio. Jak ktoś jechał szlakiem Reizensteinów, to on tu też jest niedaleko właśnie. Jest chyca już. Nie ma słońca, nie ma klary, ale jest chyca. Jakieś deszcze tam od czeskiego czyńca idą na mnie. No to mamy Golasowice. Takie oto fajne tereny. No, może nie do końca fajne, bo tam jakieś PGR-y widać. Studnia genau jest. No, to jest właśnie jedna z tych dróg, na której mamy wytyczony trakt Reizensteinów. Słuchajcie, ja mam ten trakt przejechany. Pan Franek z kanału Na Kole po Śląsku też go ma przejechany. Także możecie se obejrzeć filmy i przejechać też ten szlak. Nie jest on jakiś specjalnie trudny, a jest ciekawy. A ja jak na razie skupią się na rowerunie. Jeszcze za tydzień będzie rowerun. Kaj? To nie wiem. Za dwa tygodnie będzie chyba przerwa w rowerunie, bo będzie Tour de Silesia, nie? 13 lipca. 13-14 lipca Tour de Silesia. Jada na 50 km. Czemu 50? No także ustalił, że nie będę się forsować na setka. Chociaż przez ciekawe tereny też prowadzi. Może przejadę to w późniejszym terminie. Ale generalnie rzecz biorąc, skupią się też na fizjoterapii. Więc nie mogę się za bardzo też forsować, tak przesadzać z tymi rowerami. Chociaż czuję się coraz lepiej, to nie zwiastuję tak, że od razu wszystko ciepnąć w trzy dupy i naprawdę będzie fajnie. Nie, nie, nie. Tak się nie robi. Jak się leczyć, to się leczyć, a nie udawać, że już wszystko jest ok, a potem ała będzie. Dobra. Piękne krajobrazy. Pszenica. No za niedługo żniwa wydum. Także kombajny i te sprawy. Wszystko wyjedzie na tras. Ktoś napisał w komentarzu na Facebooku u mnie na rowerowo-narciarski świat, że tam w tym opolskim kraju był ostatnio koło tych Głupczyc. Głupczyc? Głuchołaz. No to tam będą żniwa fajne. Słuchajcie, ja mieszkam na wsi, także u mnie żniwa to nie ma nic nowego. A i samemu też się żniwuje. Pamięta się, jak się wynosi worki z pszenicą na drugie piętro, co by wszystko poschło. Na tym drugim piętrze jest chyba z 50 stopni. A tych worków ze 20-30 trzeba było wynieść. Całą godą worków to były miechy. Te miechy trzeba było wynieść, wytachać po schodach i się dało rady. A nie takie upały były, nie takie chyce. Także daliśmy rady, dali. Dobra, skręcamy. O, i R4 się pojawiła.
A to oznacza, że to jest szlak na Jastrzębie też i na Pszczyna. Ale teraz tak chłodno zawiło. Tam widać Beskid Morawsko-Śląski z Łysą Chorą. Muszę się tam zaś wybrać, no jak będzie jakiś widok. No ja miał wtedy takiego pecha, że była mgła. I nie wiedziałem dokładnie kajady. I wjeżdżamy z Golasowic do Zbytkowa. A więc granica prusko-austriacka. Tutaj se szła. Jak te drogi są. Tu była granica i tu była granica. I witamy w Austrii. Willkommen in Österreich. Österreich-Ungarn, czyli Austro-Węgry. A gdzieś tutaj tak było wszystko czeskie. Takie oto ciekawe miejsce w Zbytkowie. 630 lat Zbytkowa. 15 września 2018. Jak widzicie, to już strumień. A więc trasę roweru zakończymy za chwilę. Następno będzie przy okazji następnej. A te roski pewnie jeszcze kiedyś pojadę. Zobaczymy. Ale musimy najpierw jechać na rynek, żeby skończyć. Genau, ten sygnał Garmina oświadczył, że przejechaliśmy trasę. Także trasa Żabia Roweron 2024 właśnie żech skończył. Natrafiłem tutaj w strumieniu na taki szlak 44. Nigdzie w nawigacji go nie ma. To jest najdziwniejsze. A więc nie pozostaje mi nic innego jak tylko jechać do miejsca, aż się skończy, albo KIO skończy. W związku z tym, że jak na razie nie ma zagrożenia burzowego, ta trasa niestety nie ma kontynuacji, nie ma znaków Deli. W grołę chcę trasa na Pszczyna 33 km, właściwie do chałupy 33 km, więc cóż, nie pozostaje mi nic innego jak tylko jechać. Mamy 14.14, więc myślę, że tak koło 5-6 będę w chałupie, więc nie ma tragedii. Ktoś powiedział, że się żniwa jeszcze nie zaczęły. Właśnie się zaczęły. Tutaj już jest wysieczone, wymłócone. Tak więc właśnie żniwa się zaczęły. Macie jasny dowód, że nie cyganiłek. Żniwa się zaczęły, kombajn jeździ, młoci. A mamy 30 czerwca. W tym roku wszystko miesiąc jest wcześniej. Stęclówka tu jest, a my wyjeżdżamy z Wisły Małej do Studzionki. Ale do Studzionki samej nie pojademy. Już tam był 30 milionów razy. Zresztą znacie ten teren bardzo dobrze. O, z oddali widać kościół w Brzeźcach. Z tras rowerowych, które tutaj są,
A jo, skręcą z tej głównej drogi. Ależ się leje żar teraz. Jada tędy. No niestety ten hyc jednak przyszedł. A szkoda. Mamy 34 stopnie na gradach. Tak więc te 33 km jeszcze dokręcę i chyba się zwinę do chałupy. No bo w zasadzie to co my mieli dzisiaj zrobić, to my zrobili. A i też hyc jest taki, że trochę ryzykowne to jest. No chyba żebyśmy kaj w lesie jechali, ale za bardzo nie będziemy w lesie jechać. Dostałem alert RCB o burzach. Ale wiecie, jak to z tymi alertami nieraz jest. Ja jednak wolę obserwować SUM radary i orientować się, co się dzieje z pogodą na bieżąco. Słuchajcie, ja tu dość dawno nie jechał. Jakiś płot na drodze, jakoś brama. O proszę, jaki dziewczyny tutaj są. Piękne, nie? Krowy. Fantastyczne. Dziewczyny jak pozują. O, jak wiemy, przed tygodniem koło Pszczyny dość solidnie dmuchnęło. Zresztą tutaj to widać i to doraźnie. Oby znowu tak nie dmuchnęło. Bo będzie naprawdę źle. Drzewa połamane, wszystko. Strumów nawalone. Całe mnóstwo. Nie dość, że to wyrąbują, to jeszcze wiatr swoje robi. Taka spiżarka szpajska. Cholera, co tu się robiło? A to jest naścinane. Ja myślę, że tu faktycznie jakiś tajfun przeszedł. Ale nie, jednak coś tu się działo. Ja pierdzie, a tam nawet na dach poleciało. To musiało nieźle dmuchnąć. Nie wiem, czy to już porymba, czy dali brzeźce, ale czy może radostowica, bo tam widać kościół w radostowicach. Ale ja tu dawno nie jechał. Tą drugą chyba, chyba dziesięciolecia całe. A to jest zbiornik Łąka. Znacznie młodszy od zbiornika Goczałkowice, jakieś 30 lat. Utworzony na rzece Pszczynka. Widać tam z drugiej strony jest plaża. Widać, że tam się po prostu
kąpią. Jest tak zwana łączka ogrodla, ale te dwa auta, co tam jechały, to nie stąd wyjechały tutaj. Także prawdopodobnie da się przejechać. Tutaj zaś mamy demolka. Tam dali widoczno. Więc prawdopodobnie to jest przyczyna tego zamieszania. No nic, no jadymy. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Czy się będzie dało przejechać. Słuchajcie, nad Czechami coś się utworzyło, jakieś burze. Ale na razie są dość daleko. Chyba jednak da się przejechać, skoro oni tu jeżdżą. No ale demolka musiała być sporo w tej. Widać, tutaj się działo. Tutaj się działo. Wow. Ale on był zgnity w środku. Ja pierdzielę, co tu się odwaliło. Musiało solidnie dmuchnąć. I zaś mamy rzeka Pszczynka i wodociągi idą, a Garmin wodę, że trzeba skręcać. Skoro ten gościu tam przejechał, to my też przejechał. Droga. O cholera, szlakowca się zmieni. A, bobry też swoje zrobiły. To już są tereny parkowe. Park Pszczyński. Tak jest i niestety jest cholernie poniszczony. Widzicie to? Ja pierdzielę. Troszkę tu strach jechać przy tym wietrze. Że mam kask, bo bych przyrżnął będę.
jademy wzdłuż rzeki Pszczynki. Ja mam nadzieję, że już takich przeszkód nie będzie. Ale skoro oni przejechali, znaczy się, że jest możliwość przedostania się do parku, do Zagrody Żubrów w Parku Pszczyńskim. Ktoś się gadał, że nie będzie problemów? No, jo. Tak gadał. Ale my to zaraz wszystko ogarniemy. Bezproblemowo się to udało zrobić. Także cisniemy brali. To nieznany zakątek Pszczyńskiego Parku. Są moczary, barzoły. O, tam nawet ostryżnice rosną. No to już jadę z Pszczyny, właściwie z Łąki, na Goczałkowice. Zabrzeg. Już mnie trochę wypompowało dzisiaj. Hyc. Pół piątej. A będzie już tego dzisiaj dość. Ciężko się jedzie po tej trasie, ten asfalt jest nagrzoty jak 100 piorunów. O, słuchajcie. Tutaj mamy dla ochłody łyk zimnej wody. Wbrew pozorom nie ma tutaj takiej lampy, takiej patelni. Od tej wody trochę wieje.